Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Łeby. Na kawkę. Jedziemy na kawkę, bo umówiliśmy się już jakiś czas temu. I tak trochę nam to gdzieś uleciało i wypadło z głowy. Ale to nie dlatego, że jesteśmy zapominalscy, tylko dlatego, że no, mamy dużo na głowie, jak każdy zresztą, i gdzieś to tam nam umknęło, zupełnie niechcący, ale się zgadaliśmy. Już dawno planowaliśmy takie spotkanie, żebyśmy się spotkali. To są nasi widzowie, którzy oglądają nasz kanał, i już dawno planowaliśmy, żeby się spotkać. To są też ludzie, którzy nam polecili kemping Marco Polo, na którym byliśmy. Tak, i my osobiście idziemy im za to podziękować, bo to naprawdę super kemping. Dokładnie tak, jedziemy się poznać, jedziemy też przede wszystkim na Marco Polo. My jedziemy Ciebie z przyczepy, żeby nie było, jedziemy... Gościnnie, na taki, jak to się mówi? Na gościnne występy. Na gościnne gości. Jedziemy dzisiaj na gościnne występy, napijemy się kawki. Pogadamy i co? No i tyle. Pokażemy Wam jakąś krótką relację, nie wiem, krótkie. Jak się uda, to coś jeszcze ponagrywamy. Tak. No co? Także zostańcie z nami i zapraszamy do Łeby. Na Marco Polo zresztą. Na Marco Polo, tak. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Pa. Pa. Jutro idę do pracy, muszę wstać i jestem zmęczona. Jutro do pracy, a my na Wydmy. A my na Wydmy. Poczekaj, bo mi zabrakło słowa. No i jesteśmy. Jesteśmy na kempingu Marco Polo. Jesteśmy u Ani i u Łukasza. Pozdrawiamy. I u Adasia. Anusia. Adaś. Generalnie, Łukasz. Generalnie już tutaj balujemy trzecią godzinę. Jest bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. I to są właśnie winowajcy, którzy nas, że tak powiem, namówili na to, żeby odwiedzić kemping Marco Polo. I bardzo się z tego cieszymy, bo na pewno tutaj wrócimy. Załóg trochę jest, namiotów trochę jest, ale są miejsca. A to Łukasz może powie. Może Łukasz. Kemping super. Miejsc full wolnych, troszkę zajętych, ale ogólnie super. A cenowo? Bardzo przystępnie. Tak. Bardzo przystępnie. Bardzo przystępnie. Ile już jesteście? Jesteśmy tutaj od 25 czerwca. No. Mamy dzisiaj 10 lipca. No, czyli już bite 2 tygodnie. Ania z Łukaszem są tutaj. I co, zamienilibyście na jakiś inny kemping? Na żaden inny. Nie, spokojnie. Cisza, spokój. Cena przystępna, to jest najważniejsze. Anusia, który raz jesteście? Oj, tutaj w Marco Polo chyba trzeci raz. Trzeci raz. Tak, trzeci raz. I zawsze jest fajnie? Fajnie, tak. I polecacie, spokój, nie? Spokój polecamy, naprawdę. Szef, super. Dziewczyny, pozdrawiamy. Tak jak opowiadaliśmy już w naszym wcześniejszym odcinku, to tutaj naprawdę ten kemping, no nam się tutaj bardzo podoba. I z tego, że jesteśmy już w lipcu i są wolne miejsca, na pewno tutaj jeszcze przyjedziemy chyba w tym sezonie. A dwa, to generalnie, tak już rozmawialiśmy nawet z Łukaszem o tym, żebyśmy jakoś, nie wiem, jakieś duże hasło rzucili i się umówili na wrzesień, kto będzie chętny, żeby porozmawiać z właścicielem i się spotkać tutaj na jakieś zakończenie lata, zakończenie sezonu. Na dużego grilla. A czy tu można zrobić gdzieś na przykład ognisko? Jest takie miejsce tu nawet w Gębinie? No niestety tego nie ma. No ale słuchajcie, jest tutaj dosyć fajnie i myślę, że po sezonie we wrześniu można by było się skrzyknąć na kilka przyczep, kilka kamperów i się tutaj spotkać i zrobić takie zakończenie sezonu. Kubuś! Jeżeli się to uda, oczywiście będziemy musieli to omówić z właścicielem, ale pewnie Łukasz też byście się pokusili? Tak, myślę, że tak. Anusia? Na jakiś weekend? Pomyślimy. Weekend. Na weekend. Na weekend. Typowy weekend, bo urlopu braknie. Tak. Typowy weekend. Słuchajcie, rozważymy to. No przede wszystkim by trzeba porozmawiać z właścicielem, czy coś takiego jest realne. No i bardzo chętnie byśmy się tutaj spotkali, bo to jest naprawdę fajne miejsce. Ja myślę, nie będzie właściciel jest taki tutaj super, że zgodzi się na bank. Kurczę, mamy takie trochę napięte terminy, że przydałoby się jeszcze tutaj gdzieś wyrwać, a myślę, że już w samym sezonie do końca sierpnia nam się to pewnie nie uda. Także będziemy to rozważali. Kto chętny,
na to, żeby coś takiego zorganizować, to piszcie nam w komentarzach. I będziemy myśleć oczywiście. Co ty na to, Jadwigo? Ja jak zawsze chętnie. Tak jest, my też. Także taki jest plan. My sobie jeszcze troszeczkę posiedzimy z Anią i z Łukaszem. I tak naprawdę mamy niedzielę. Jutro trzeba jechać do pracy, więc za chwileczkę będziemy musieli się zmienić. My jeszcze dwa dni zostajemy. Kto musi, ten musi. Tak. Kto musi, ten musi. Także bardzo nam miło, że poznaliśmy Anię z Łukaszem. Osobiście. Wypiliśmy kawkę, wypiliśmy piwko. Bo po to tutaj przyjechaliśmy, żeby się poznać osobiście, spotkać. I do zobaczenia. Także myślę, że to by było na tyle. I do zobaczenia jeszcze jak będziemy wracali, coś tam, jeszcze się do was odezwiemy. O tak, a zaraz musimy się zwijać. Dobra, to co? To do później. To do później, to pa. Na razie, Anulka, do zobaczenia. Adaś, pa. Do zobaczenia, pa. Michaś, do zobaczenia. Ja jeszcze tu wrócę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchajcie, wracamy. Trochę nam się zeszło, bo już mamy prawie 23. A o 5 rano do pracy trzeba wstać. Więc troszkę nam się zeszło z Anią, Łukaszem i Adamem. Ale bardzo fajni ludzie, przesympatyczni. Fajnie było pogadać. Oczywiście głównym tematem był karawanik, jak zwykle, w takim towarzystwie. No bo to tak naprawdę nas wszystkich łączy. Także bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Bardzo nam było miło. Jak w domu. Wymieniliśmy się też numerami telefonów, więc na pewno się jeszcze dziś spotkamy. Mam nadzieję. Tak jak wspominaliśmy, piszcie w komentarzach, może bylibyście chętni, żebyśmy się spotkali na kempingu Marco Polo. Słuchajcie, generalnie uważam, że kemping Marco Polo jest bardzo niedocenionym kempingiem, bo byliśmy tam dzisiaj, jest kupa wolnych miejsc, a to jest naprawdę super ekstra fajna miejscówka. I cenowo też dosyć przystępne. Tak. I to jest kemping, który jest w Łebie nad morzem, blisko miasta. Można pojechać sobie, blisko miasta, w mieście. Można pojechać na Wydmę, można zrobić kupę fajnych rzeczy. I naprawdę uważam, że jest niedocenionym kempingiem. Wszyscy okupują te takie bardzo znane, tak, miejsca. A Marco Polo jest może troszkę na uboczu, ale to jest fajne właśnie w tym kempingu, bo i tak jest wszędzie blisko. Tak. I mamy do was ogromną prośbę. Jeżeli uważacie, że to dobry pomysł, żeby zrobić jakieś zakończenie lata w Łebie, na kempingu właśnie Marco Polo, żeby to... się spotkać, żeby się poznać, żeby sobie zrobić grilla wielkiego, żeby... Plan jest taki, żeby to zrobić w ogóle we wrześniu. Żebyśmy mogli się wszyscy spotkać i prośba do was, żebyście pisali w komentarzach, czy byłby ktoś chętny, żeby na jakiś weekend we wrześniu pojechać na ten Marco Polo i tak generalnie zrobić sobie takie ogólne spotkanie na tym kempingu. Oczywiście Ania z Łukaszem jak najbardziej są za, pewnie kilku tam, kilka załóg naszych znajomych też na pewno byłoby za. Po prostu chcemy wiedzieć, jaka by była skala chętnych, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać z właścicielem, czy jest coś takiego do zrobienia, czy też nie. Myślę, że mogłoby być to dosyć fajne takie spotkanie. Tak, bardzo, ja też tak uważam. Także bardzo prosimy, jeżeli ktoś by się pisał na coś takiego, miałby ochotę, żebyśmy się wszyscy spotkali, to dajcie znać, żebyśmy wiedzieli, jaka to będzie skala, ile załóg chciałoby przyjechać i wtedy będziemy działać dalej w tym kierunku. Także dziękujemy bardzo, że byliście na takim z nami, na takim krótkim spotkaniu w Łebie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.